Odwiedzamy dzisiaj miasto Szczyrk. W troszeczkę nietypowej może sprawie, jak zwykle to bywa na co dzień. Rozmawiamy z panią podinspektor, która zajmuje się ogólnopolskim spisem, tak? Dzień dobry. Cóż to jest takiego spis? Bo niektórzy są przerażeni, dlaczego się mamy spisywać, skoro wszyscy wszystko o nas wiedzą. Od dnia 1 kwietnia do 30 września jest prowadzony spis ludności i mieszkań i należy się spisać. Wszyscy musimy dokonać tego, gdyż jest to obowiązek, który wynika z ustawy. Spisu możemy dokonać przede wszystkim robiąc to samemu, dokonując samospisu, nawet w domu możemy to zrobić, bądź korzystając z naszego stanowiska samospisu w urzędzie. Jeżeli nie mamy możliwości technicznych i dostępu do internetu, możemy zadzwonić na infolinię, bądź już w ostateczności poczekać na rachmistrza, który do nas zadzwoni i wtedy musimy już udzielić mu informacji, jakby to jest już taki ostateczny termin, kiedy musimy się spisać. Od dnia dzisiejszego, czyli od 23 czerwca, można też spodziewać się rachmistrza w domu, przede wszystkim osoby, które jeszcze nie dokonały spisu. Czy udając się do urzędu, bo myślę, że młodzież nie będzie miała żadnych problemów z dokonaniem jakiegoś uzupełnienia kwestionariusza spisowego. Natomiast osoby starsze, być może nie korzystające na co dzień z komputera, czy mogą udać się do urzędu i poprosić o pomoc, choćby przy wykorzystaniu stanowiska, które jest tutaj specjalnie stworzone? Pomoc wygląda w ten sposób, że my jesteśmy tutaj na miejscu, możemy pomóc interpretować jakieś pytanie, możemy tutaj służyć pomocą taką bardziej wsparciem, ale jeśli chodzi o spis taki techniczny, to osoba, która przyjdzie do nas, powinna sama wprowadzić sobie te dane, bo oczywiście te dane są, że tak powiem, poufne. Są one też objęte tajemnicą i wszystko, co trafia do spisu, do GUS-u, jest chronione. Najlepiej, gdy taka osoba, która nie ma dostępu do komputera, gdyby przyszła tutaj z kimś, kto ewentualnie jest biegły w komputerze. Jeśli obawia się tego, nie potrafi tego zrobić, to może poczekać na rachmistrza, który też albo telefonicznie, albo tak jak wspominałam od dzisiaj, może podejść nawet i spotkać się face to face nawet już w tej chwili. Nie? Czy wtedy trzeba jako osoba, która chce skorzystać z rachmistrza, po prostu nie radzi sobie, nie zna komputera, czy musi zgłosić ten fakt w urzędzie? Musi czekać, bo Urząd Statystyczny przyporządkowuje osoby, które nie są jeszcze spisane, poszczególnym rachmistrzom. Co się stanie, jeśli nie dokonamy tego wpisu i nie wpuścimy rachmistrza do domu? No, w takiej sytuacji może być na nas nałożona kara. Czyli warto jednak spisać się, dokonać tego obowiązku. No przede wszystkim samospis na stronie spis.gov.pl bądź po prostu czekać na rachmistrza i jemu udzielić wszelakich informacji. Czy ewentualnie, gdyby były jeszcze jakieś pytania i wątpliwości, można zadzwonić do urzędu w Szczyrku? Oczywiście, jak najbardziej służymy pomocą. Ale myślę, że każdy z nas się spisze i nie będzie specjalnie fatygował nikogo. Dokładnie. Zachęcamy wszystkich do samospisu i najlepiej nie odwlekać, zrobić to jak najszybciej, no bo czas wakacyjny też służy nam, że po prostu się troszkę zapominamy. Szanowni mieszkańcy, wszystkie informacje dotyczące spisu znajdą Państwo na stronie GUS bądź na naszej stronie internetowej miasta, gdzie znajduje się również filmik z instrukcją do aplikacji, która przeprowadzi Państwa przez cały spis. Zachęcam do samospisu.